dojechałam na swoje miejsce i nie może zabraknąć tego to człowieka. Nie możemy się tak witać, chociaż bardzo bym chciała, wiesz. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę. Liczyłem na to, że mnie przejedziesz. Przejadę, nie mogę cię przewieźć. W programie. Słuchaj, wziąłem okulary ze sobą, bo jesteśmy w takim miejscu, że chyba tutaj tylko przychadza się nocą, powiedz mi. No, nie czy nie za dnia w okularach? Słuchaj, nie, ale gdzie to... Gdzie my jesteśmy? Wytłumacz trochę. Ulica Elektryków to jest takie centrum rozrywki teraz, gdzie wiele rzeczy ciekawych się dzieje. To są tereny dawnej stoczni. Tej słynnej stoczni, gdzie był strajk, sierpień 80, Wałęsa i tak dalej, gdzie działa się wielka historia. I stocznia jest, ale dalej. Tam widzimy nawet statek jakiś jest w remoncie czy w budowie. Tak. Natomiast te miejsca zostały zaadaptowane przez miasto i przez kluby. Ulica Elektryków, obok jest ulica Narzędziowców. Nazwy bardzo sympatyczne, tak kojarzące się. Tak. I tu jest słynny klub B90. Obok jest klub Stocznia. Obok jest też klub Protokultura. Wiele się dzieje takich dużo. Tu jest galerii artystycznych, jakichś gabinetów fotograficznych, salonów artystycznych i także przede wszystkim kluby muzyczne. Tutaj wieczorami grają DJ-e, tutaj gromadzi się młodzież, tutaj tętni serce młodego miasta. Tu... A ponieważ ty jesteś młody cały czas, piękny i młody. Ale zobacz, jaką mam koszulkę. Mam Gdańsk koszulkę. Brzeszcz. A jest Brzeszcz, krzyk. Tak. Krzyk Munka, ale tak, tutaj Stocznia jest na górze. Jest. Brzeszcz to wiemy, dzielnica Gdańska. Tak, tak, znamy. Dlatego krzyk, dlatego tak. Będziesz wrzeszczeć. Ale tu to jest oczywiście centrum Gdańska. To jest praktycznie to jest tereny postoczniowe, ale jesteśmy bardzo blisko centrum. Ten turysta starego typu przyjeżdżał zawsze, no, klasyczne miejsce do zwiedzania w Gdańsku, to oczywiście Długa, Neptun, Szeroka, to centrum gdańskie. Wiele, wiele się naprawdę dzieje. To jest, jesteśmy normalnie na czynnej ulicy. Tu jest dojazd do stoczni. I klub B90 to jest jeden z najlepszych w tej chwili klubów w Polsce. Przede wszystkim świetne nagłośnienie. Nawet kapele, które słabo grają, dobrze tutaj wychodzą. Wpakowano dużo pieniędzy. Tutaj takim głównym szefem jest Arek Kronowski, człowiek, który prowadzi także w Sopocie słynny klub Spatif. No i tutaj, wiesz, odbywają się przede wszystkim koncerty rockowe, ale nie tylko, także hip-hopowe, gwiazdy metalu, słuchaj, te wszystkie. Czyli tutaj każdy gatunek można... Mayhem, Morbid Angel, słuchaj, The Exploited, no wszystko. Mnóstwo kapel takich twardych, ostrych tutaj grało, ale także odbywają się koncerty punkowe, koncerty rockowe, koncerty hip-hopowe. No tak, ale to mówimy tu, głównie, teraz mówisz o muzyce, wiadomo, bo do niej jesteś przywiązany najbardziej, ale sam powiedziałeś, że to jest takie miejsce, gdzie tutaj spotyka się kultura i sztuka, że tu są studia fotograficzne, że tutaj jest dużo też innych artystów, którzy gdzieś tam w jakiś sposób pokazują swoją potrzebę wyrażania się w innych formach. Działała taka, jeszcze w innym miejscu działała tak zwana kolonia artystów. Tam były galerie takie niezależne, półzależne, półlegalne. To było niesamowite, fascynujące. Tam też były kluby. To cały czas się rozwija, zmienia, dlatego że tereny stoczni, wiesz, też się zmieniają. Po prostu spora część dawnych terenów stoczni została oddana na rzecz miasta, na rzecz właśnie no, turystów. I powoli, powoli to się zmienia, ale cały czas, jak widać, ten charakter stoczniowy jest tutaj zachowane i to jest właśnie fajne, wiesz, że nie siedzimy w jakimś wypucowanym miejscu, w jakimś takim, wiesz, sztucznej wyspie dla turystów zrobionej, tak, jak to gdzieś tam w dalekich krajach. To jest zapach prawdziwej stoczni. Ale wiesz to, Gdańsk zawsze się z artystami, ze sztuką kojarzy. Ja tylko przypomnę, że tutaj w 59 roku na ulicy Gancarskiej w klubie Rudy Kot odbył się pierwszy w historii Polski koncert rockowy, słynny zespół Rytm Blues z Bogusławem Wyrobkiem, polskim Presleyem. Tutaj także no, debiutował Czesław Nieben. Tutaj debiutował. Ale od razu nie wiem dlaczego, ale przypomniał mi się Cybulski. Doktor Hakenbusch, który... A też, oczywiście. Też, taki nie... Funkcjonują grają. Elegancki. To jest alternatywny zespół. Oni są z Gdyni, tak. Słynny Zmora. Pozdrawiamy Zmorę. Zmora cały czas działa. No ale także właśnie Bogumił Kobiela na przykład, tak. Czyli teatr Co to, takie teatry studenckie, teatr Bimbom, to wszystko tutaj debiutowało, tak pulsowało, bulgotało. Ale tutaj nawet jak były takie czasy pewnego młodzież... zamrożenia i pewnego związania skrzydełek artystom, to ci artyści próbowali, bo ty mówisz o latach 50., ale tak samo było za komuny, były wiązane, klejone skrzydełka, a jednak ta wolność gdzieś się unosiła nad tym miastem.
artyści próbowali na różne sposoby pokazać, że oni są i że się nie dadzą stłamsić i zabić. Być może, że jakiś duch miasta, wiesz, pomógł tutaj w tym wszystkim. Czuwa. Bo w XVII wieku w Gdańsku mieszkało bardzo dużo Anglików, Holendrów, Żydów, Niemców, także Polaków. I w XVII wieku to było niesamowicie miasto. No, Schopenhauer, słynny, który urodził się na ulicy Świętego Ducha w Gdańsku, słynny niemiecki filozof. Właśnie, no tu Fahrenheit, który wymyślił skalę Fahrenheita. Nie miałam bladego pojęcia, że Fahrenheit też urodził się w Gdańsku. Jest kamienica z tablicą, w którym, której to on mieszkał. Dla mnie to był szok wczoraj, bo wczoraj się tego dowiedziałam. A wiesz, temperatury mamy dobre akurat. Jak jeździsz do Stanów, to podają ci temperaturę w stopniach Fahrenheita. A to jest właśnie gdańszczani. No i Heweliusz, słynny, polski astronom. Tak. Jest... Nie, no więc Gdańsk zawsze był takim miastem otwartym na ludzi, tolerancyjnym. Takim, wiesz, także otwartym na artystów. I myślę, że to miejsce, w którym jesteśmy, ono łączy dwie rzeczy. Znaczy łączy tradycję, czyli właśnie stocznię gdańską. Tutaj nie widzimy tego, ale takim charakterystycznym widokiem w Gdańsku to jest to, co mam na koszulce, czyli te dźwigi, te żurawie. One przez artystów są porównywane do ptaków, do, nie wiem, żyraw nawet, do, wiesz, takich symboli miasta, które górują, które się ruszają. Ja pamiętam zawsze, jak ja się w Gdańsku urodziłem, chodziłem tutaj do podstawówki, do liceum. Ale w ogóle piękna rzecz, zobacz, tam ludzie pracują od rana, widzę, że panowie spawają. Ten statek za jakiś czas wypłynie na tutaj bałtyckie wody, czyli to się dzieje. Z jednej strony tutaj rozrywka, kultura, sztuka, z drugiej strony ta rzeczywistość, to jest obok. Tak, więc właśnie to miejsce łączy takie jakby dwie rzeczy. Ten element stoczniowy, element tradycji z nowoczesnością, że tutaj to wypełnione jest duchem młodych ludzi, którzy robią tutaj swoją muzykę, DJ-e, kapele rockowe, kapele metalowe, właściwie wszelkie możliwe kierunki, oprócz disco polo, są tutaj obecne. I to jest bardzo sympatyczne, to jest bardzo, bardzo fajne. Ja pamiętam pierwszy raz, jak przyjeżdżałam obok tego miejsca, nie mając bladego pojęcia o jego istnieniu, mój nos poczuł, że tutaj jest coś ciekawego, tak, jest jakaś wyjątkowa energia. Chciałam ci jeszcze zapytać obok o pandemię. Obok jest plaża, nie wiem, czy wiesz. A nie, jest klub stocznia, tak. Jest piasek wysypany, jest plaża, można poleżakować sobie, do morza jest kawałek. Ale można. W klapkach pobawić się troszkę. Chciałam zapytać jeszcze o pandemię, bo pandemia zatrzymała absolutnie rynek muzyczny, branżę artystyczną, zarówno teatr, jak i artyści mówią o muzykach, koncerty, to wszystko po prostu zostało zakręcone i no, mówi się dużo o odmrażaniu koncertów, natomiast niewiele w tej sprawie się dzieje. Jak artyści sobie radzą? Jak radzą sobie tu w Gdańsku? Jak radzą sobie tacy jak ty, czyli artyści, którzy normalnie grali o tej porze po całej Polsce i praktycznie nie było was w domu? No, fakty są takie, że imprezy masowe nadal są zakazane, a koncerty na przykład zespołu Big Cyc, no to są imprezy masowe. Trudno zagrać tylko dla 150 osób, tak. Bo takie jest zezwolenie i to musi być, może być tylko wyłącznie impreza jakaś tam prywatna. My mamy dzisiaj, popatrz, Lamia Reno, zaraz będzie taki prywatny koncert. Małe plenery, małe ogródkowe imprezy tak zwane się odbywają. Powiedzmy, jedna noga została branży odmrożona, ale to tak do połowy ta noga. Tak. No i odwołane są wszystkie festiwale muzyczne, odwołane są wszystkie imprezy typu Dni Miast, typu powitanie wakacji, pożegnanie wakacji, nie wiem, Święto Ogórka, Święto Pomidora, Święto Kaszy. Nie ma tego. Tego nie ma, a na tych imprezach no, zespoły się prezentowały, grały i tak dalej. Myślę, że to trochę jeszcze potrwa. Minister Gliński obiecał, że od 17 lipca no, mają być jakieś zwolnienia z tych obostrzeń sanitarnych, jakieś poluzowanie. I na Ale spodziewasz się, że to będzie jakaś duża... To znaczy, to będzie się powoli rozkręcało. Widać też, że... Ale twój kalendarz, masz coś wpisane w kalendarzu na ten moment? Znaczy, ja występuję ze swoimi stand-upami, zapraszam serdecznie. W najbliższą... A jako zespół? Big Cyc nie miał żadnego koncertu od tego czasu, bo no po prostu nie ma takiej możliwości. Mm. Występuję z moimi stand-upami, z moimi imprezami. Zapraszam w najbliższą sobotę do Środy Wielkopolskiej. Gram także na Mazurach, pojawię się niebawem w Giżycku i w Olecku. No ale to są małe kameralne imprezy, na które serdecznie Pana zapraszam. Pana Stewicz jest z Olecka, ja urodziłam się w Olsztynie, ale mieszkam w Giżycku, także na pewno dobrze cię tam przyjmą. A z Big Cycem zapraszamy oczywiście 31 lipca.
Owsiaka, na czyli... imprezę Jurka Owsiaka, na domówkę. Na domówkę. Na domówkę. No, ale to będzie impreza do online, czyli... Online, no właśnie, czyli... W studiu telewizyjnym. To są tego typu wydarzenia, te, które masz w tej chwili wpisane w kalendarz. Pytam cię nie jako skiwę, tylko jako zespół. Tak, tylko że wiesz, granie online to trochę jest takie jak opowiadanie dowcipów do ściany. Ściana nie zareaguje, nie zaśmieje się, nie krzyknie, Bigcyns nie pomacha rękami. Czyli co, brakuje ci tej relacji z zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No i mówię, ja się pojawiam na takich małych, zacząłem występować w takich małych kameralnych imprezach, ale też widać obawy wśród ludzi, czy właśnie nie przychodzi tak dużo ludzi jak wcześniej na tej imprezy. Niektórzy jednak no, starają się unikać tych tłumów, tak? Tak więc czujemy się, oswoiliśmy się już z wirusem, czujemy się bezpieczniej, ale ten strach przed wirusem trochę minął, ale nadal ta karuzela nie kręci się tak szybko, jak się kręciła, jak zawsze. Mamy nadzieję, że wirus zdechnie i niebawem wszystkie zespoły, wszyscy muzycy będą mogli grać, a nie tylko ci muzycy podklejeni pod władzę, którzy grają razem z TVP. A powiedz mi, czy ty ten czas teraz, powiedziałabym, mniej aktywny zawodowo wykorzystałeś na zrobienie czegoś? Słuchaj, spędzam go bardzo twórczo. No. Piszę 3 książki na raz. Jedna książka to jest książka z moimi felietonami pod tytułem Polska bez gaci. I to już jest na ukończeniu. Tak. Pod koniec roku myślę, że ta książka będzie się pokaże na rynku. Piszę także książkę o Gdańsku. To jest ciekawe. Taki mój subiektywny, bardzo osobisty przewodnik po Gdańsku. Pod tytułem Szeroka i okolice, bo ja pochodzę z ulicy Szerokiej. To jest ulica, która nazywa się przed wojną Breitgasse, opisana w blaszanym bębenku Gintera Grassa. No i to jest centrum gdańskiej starówki. No i trzecia książka to jest książka z moimi opowiadaniami satyrycznymi. Człowiek, pod tytułem który czasu nie traci. Kobiety są naiwne. A, nie, no to wiadomo. To tutaj się absolutnie z tobą zgadzam. Jeżeli potrzebujesz recenzji, to zgadzam się. Nieważne, co jest w środku. Kobiety są naiwne. Krzysztof Skiba, proszę bardzo. Człowiek wielu talentów. Te 3, czyli książkowe już niedługo, pewnie na jesień. Napisałem także kilka nowych piosenek i nagrałem je z Jackiem Tylusem w warunkach epidemicznych. Czyli na przykład wokal nagrany przez... telefon komórkowy. Ta płyta nazywa się Kabaret Polska i to są takie, wiesz, piosenki. Je można ściągnąć, ona się nigdzie fizycznie nie ukazała, je można ściągnąć z internetu. Są z wszystkich możliwych platform muzycznych, tych największych, najważniejszych. Wystarczy pisać Skiba Tylus, Kabaret Polska i to są piosenki, słuchaj, o mandatowaniu, jak to policja goniła babcię, co to wyszła na spacer do parku z psem, a nie można było wchodzić do parku. O kwarantannie, jak rodzina wariuje w kwarantannie i chodzi po ścianach. To też to znam. Każdy to jeszcze pamięta. O tym, jak ludzie głupieją oglądając telewizję, jak im telewizja mebluje głowy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie historie takie związane. Takie piękne chłopaki czekają tutaj. Młodzież, stawiamy młodzież. Na młodzież. Stawiacie na młodzież? Średnia wieku 16 lat, także... Czekaj, niech się przyjrze. 16 lat do setki, ale jest okej. Okay. Jest okej, okay. Nie, no młodzi. Młodzi, ambitni. Piękni, młodzi, utalentowani. Podziwiani, tak? I pogardzani, tak, to właśnie oni. Ale słuchaj, mogą zagrać, bo nie ma wielkich tłumów, jest trochę mniej niż 150 osób, bo jesteśmy tylko jesteśmy mniej. Bezpieczni, jesteśmy tylko tak. No dobrze, to w takim razie teraz zapraszam was wyjątkowo na piękny koncert. Skiba, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Lamia.